Witam Was, ja jestem Enki i to jest kolejny odcinek Steve Simulator. I tym razem sobie ulepszymy, co to było? To sobie ulepszymy, a tego czemu nie możemy? Wymagany poziom 9, aha, dobra. Ulepszamy sobie to, ponieważ ten co Winnie nas o to prosił i popchniemy jakoś fabułę do przodu. No właśnie, on pewnie nam będzie kazał jakiś dom okraść. Sto ósemka. Okej, okay, czyli musimy się przygotować do 108. Tam pewnie będą te już potrzebne te wytrychy, te lepsze takie. Więc musimy sobie kupić ten automatyczny wytrych. Pyk. Wyprzedano. Czyli to wystarczy tylko jedną sztukę. Tu mogą się łamać te wytrychy, więc mogę ich więcej kupić. Dobra, czyli wydaliśmy sobie już na ten wytrych fajniejszy. I teraz to była 107, tak? Nic tu nie ma. W 107, a tutaj? 107. Zniszcz im toaletę i wybij im okno na pierwszym piętrze. Spoko. Tak, to była 107? Kurde, ja to mam po prostu tą pamięć do tych... 107, zniszcz im toaletę. Nie, to nie była 107. Zniszcz im duży telewizor, to była 108. Halo. 108, Boże, idiot. 108, jesteś 108, jest. Zniszcz lub ukradnij dekoracje. Co to w ogóle jest? Nie wiem. I nie wiem, się przekonamy o tym za chwilę. Prześpimy się, chociaż. Czekajcie, zobaczmy sobie. 108, tak? Black Bay Forum. 108, Taylorowie. Możliwe miejsca zupę, zwyczaj to. No to nie będziemy mieć na to. W salonie wisi cenny obraz. Ok. To nam wystarczy, zwyczajów lokatorów nie chcemy poznawać, my będziemy kurde zajebistym złodziejem i mam nadzieję, że tym razem nie wpadniemy przez policję, nikt nas nie odkryje czy coś takiego, chociaż ci ludzie kurczę łażą tak strasznie drętwo, w sensie nie łażą jak prawdziwi ludzie, tylko tak wiecie, tup, nagle znikają kurde, idą do pracy, tup, idą sobie do lodówki i tak dalej, więc to jest takie średniawe troszeczkę, no. Mieliśmy szachy chyba sprzedać, nie? Tak z tego co pamiętam. W tym. I zobaczcie ile one kosztują. Tego pojedźmy sobie do lombardu tyłem. Bo jesteśmy takim zajebistym kierowcą. Siema! Siema Zenon! Szachy za 30. No to nawet nie jest aż tak źle jak myślałem. Za szachy. Chociaż tak dużo zajmują, a stosunek wagi do ceny. Wydaje mi się, że nie jest nieopłacalne, że lepiej chyba kraść jednak elektronikę, że elektronika jest bardziej taka opłacalna. Ewentualnie jakieś dzieła sztuki, te świeczniki takie potrójne, czy coś takiego, będę szukał tego świecznika potrójnego. 107 to była, tak? Czy nie, 108, sorry. Dobra, ja sobie tutaj zaparkuję i tak, nie wiem gdzie jest ta 108, więc sobie ich poszukamy. Tu jest 105. To było co? Nie wiem. 104. 108. Gdzie jest 108? Tutaj 101. 102. 103. Gdzie była 108? To jest 107. Tu właśnie się chciałem wybrać, a to będzie 108. Taylorowie. Dokładnie tak. I teraz, oh fuck. Dzień dobry, Lacha. W ogóle, jak ty łazisz o tej godzinie, kurna, w takim stroju, powiedz mi. Co to ma być? Stoisz w nietypowym miejscu, no halo. No ty się nietypowo ubrałaś. O, mamy lokatora, myk, mouse 2. A nie, już po prostu mam go oznaczonego, więc. A, bo on mi się nie zaznacza na biało, bo nie wiem, gdzie on jest. Ale już wiem, że oni wszyscy są w domach, więc. Więc dobra. Z tyłu znajduje się uszkodzony drewniany pół. Dobra, wiecie co? Jednak pójdziemy sobie od tyłu. Bo tam prawdopodobnie będzie łatwiejsze wejście do nich i bardziej dyskretne. O, to właśnie w tej grze chodzi. Myślałem, że to jest krew jakaś na ścianach. Fuck.
Ale dobrzy ludzie, patrzcie, już sobie tutaj zasuwają te wszystkie rolety. Nie da się w żaden sposób tam wbić. Tu mi jest to niepotrzebne, chociaż może... A, bo nie, nie będę się tym zajmować na razie. Żeby sobie, wiecie, drogę ucieczki sobie odblokować. Ale jak znam życie, to pewnie się to zablokuje automatycznie też. Mogę porynnie się wspiąć tam? Nie. No i co mi to dało, że ja się wtyłem? O, za 10 dolarów. O, to już na przykład nie wiem, ile będzie warte. O, to jest 8, to jest 10. No słabe to jest to, takie rondel. Wycenianie. No ja tutaj nic nie zrobię. A, zostałem usłyszany tylko, okej. Okay. Przynajmniej wiem, gdzie ty jesteś, typie. Przecież tutaj nie wejdziemy w żaden sposób do tego domu. Co to w ogóle jest? Trzeba będzie przez główne wejście. Oknem będzie można było jakoś wyskoczyć. Znicz lub ukradnie, okej. Okay. To lecimy. Jak tam się robi? A, po prostu się trzyma, okej. Okay. Fakt, to jest duży obraz. W takim razie najpierw lecimy z telewizorem. Fuck, to się dzieje. Mnie tu nie było. Chyba tu podjadę autem, wiecie. To była głupota, żebym sobie tam stawał gdzieś daleko. Fak, bo teraz muszę biec po to auto. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały symulatory za 20 lat. Czy one będą faktycznie aż tak, wiecie, super realistyczne, czy też będą, wiecie, takie dla fanów, bo w sumie to jest też takie dla fanów. Czy ten telewizor mi się... Dobra, jednak mam ten telewizor, uff. Uff. Nikt nic nie widzi. Okej. Okay. Zniszcz tele... A, zniszcz! Uuu. A co jak go ukradnę? Co ja tam jeszcze miałem zrobić w 108? Zlecenia. Zniszcz lub ukradnij dekoracje. Zniszcz lub ukradnij duży telewizor. Okej. Okay. Czyli to już mam. Czy to był mały... Nie, to był duży telewizor na stówę. Czy tą dekorację sobie pójdę, po tą dekorację i tyle. Nie wiem, co oni robią, nie wiem, ale ryzykuję. W tym momencie bardzo. A mogę zadzwonić na przykład? To jest dzwonek jakiś. Dzwonek. Serio? Shit, holy shit. Podejrzanego robię coś, ale nie wykryłeś mnie, że coś robię dziwnego. Nie byłeś lokatorem. A, aż. Pf. Ok. Wszystko mamy z tego domu. Czy ja bym chciał go jeszcze okraść jakoś? Za duże ryzyko. Tam jest trzech osób tam jest. Troje osób. Z czego cały czas oni się szwendają po tym domu. No nie wiem.
O. Okej, okay, odkryto zwyczaj. Czy wszyscy są... Czekajcie, bo tu jest jeszcze jakaś dekoracja. Faktycznie coś tu było, jakaś taka waza była do rozbicia. Dekoracja, fuck. Widzicie? Tu jeszcze jakaś dekoracja była do rozbicia. To ja sobie jeszcze tutaj wejdę, tylko fucking hell, jak? Wszyscy są tutaj. Ja tam nie wejdę w żaden sposób. Dobra, walić to. Ale widzieliście, że tam już na tych zwyczajach lokatorów. Babka! Psiu. Na tych zwyczajach lokatorów było pokazane, że ta pierwsza osoba wychodzi już o jakiejś tam godzinie, więc. Kurde, dlaczego to jest tak zrobione, że akurat w dzień musimy to kraść? To jest takie. Okej, może być C nawet. Co, ukradliśmy to i to. Chiny, what the fuck, 400, może być. Spoko, spoko, dzięki, koleś. I jedziemy do domu. Zobaczymy, co nam jeszcze ma ten Winnie do powiedzenia, czy tam co musimy zrobić, żeby do nas poga... Zniszcz duży telewizor w 108. Przecież ja go ukradłem. To jest ten duży telewizor? Zniszcz lub ukradnij duży telewizor. Czy to był ten duży telewizor? What? Dobra, ale przynajmniej sobie zarobiłem na... What the fuck? Ale dziwne nagi. Przynajmniej sobie zarobiłem na te wskazówki całe. Na forum. 108, zwyczaje lokatora. Dobra, kupiliśmy wszystkie. Zwyczaje między 11 a... Między 11 a 14 nie ma nikogo w domu, tak? Między 11, dobra, o 10 będziemy tam jechać. Wyjdź. Spróbujemy jeszcze raz. Greenview. Z punktu doświadczenia zdobędziemy, wracając z łupą, razy coś tam 10 doświadczenia? Jak pewnie nie będę. A, dwoje osób nie ma. Jedna osoba zawsze będzie. Chciałem już kraść tamten dom, a tu przecież tam w dole jest ten dom, który chcę kraść. Miałem, kurde, driver ze mnie. Wohoho! Zajebisty. Iu. Tak tyłem tą babkę. Dobra, wiecie co? Ja sobie zaparkuję tu. Nie wiem, co ludzie na to powiedzą. Powiedzą, a dobra, jakiś wrak se stoi czy coś. Może być. Tutaj mieliśmy, nie? Tak, tutaj. I tu od. Zaraz nie będzie nikogo. Od 11. O 11 powinni zacząć wychodzić. Okej. Okay. La, 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 idę sobie. Jaki złodziej se tu siedzi. A ty jesteś piękna, kobieto? Niu. O, dzień dobry. Co pan tu robi? Czy tam pani? Nie wiem w sumie. Czy to jest pan czy pani? Powiedzcie mi. Nie rozpoznaję twojej płci. Jesteś nim czy nią? Blokujesz przejście. No przepraszam. Ej, ta druga osoba jeszcze nie poszła sobie. O 12 chyba dopiero nikogo nie będzie, nie? To ja sobie poczekam jeszcze tutaj trochę. O! Co ty tu robisz? W garażu sobie coś ogląda się, ty. O! Ło! Holy shit, jakie breakdance'y. Okej, okay, poczekam do 12. I ktoś powinien z tego domu już wychodzić. Fajnie by było, gdyby to nie był on, bo przynajmniej wiemy, gdzie on jest, a ta druga osoba zaraz wyjdzie.
Ta osoba już wyszła? Można się wspiąć na pierwszy. Można się wspiąć faktycznie! Kurde, serio tyle ludzi nagle musi tu chodzić? Dobra, chwalić was. Tak, wspinaj się tu. Dobra, i teraz oby tu nikogo nie było. Oby. Zniszcz lub ukradnij dekoracje. A teraz gdzie ten telewizor głupi jest? O! To jest ten duży telewizor chyba, tak? O, to ja ukradłem, kurde, jakieś mini pipidówkę, kurde. Bierz to, głośnik ci się jeszcze zmieści? Nie zmieści, dobra, to jest duży przedmiot. Prezenty byłoby fajnie zmieścić. Idealnie pasuje, super. Bierz ten telewizor i spadamy z nim. Przydałoby mi się jeszcze to takie do szkła wycinanie, czy coś takiego. To było naprawdę niezłe. Okej, wspinaj się. Mogę stąd spaść. Dziękuję. Ja właśnie nie wyniosłem twojego telewizora. To wcale nie leży bardzo drogi telewizor gdzieś tutaj na waszym ogródku. Nikt akurat nie przechodzi. Okej, jednak przechodzi. Chyba nie zobaczysz tego pięknego telewizora za 8K flip praktycznie prawie na środku chodnika i wcale go nie podniesiesz i nie weźmiesz sobie do domu, nie? Typiero, to wcale nie tak. Okej. Okay. O, od razu się telewizor załączył. Pilot, amplituder jakiś, budzik, biały wazon. Prezenty możemy też tutaj w sumie schować. Ej, to się też powiększyło chyba to, nie? Automatyczne rękawice, nic tu nie ma więcej. Okej. Okay. Ja sobie jeszcze pójdę do nich i sobie coś tam podkradnę jeszcze. Bo w sumie fajny dom, duży jest. Ty się szczaisz, kobieto. Nie szczaisz się, okej. Jest takie głupie strasznie. O, wazon black and white. Pamiętam, że on był gdzieś na tym, na Black Bayu chyba poszukiwany, nie? Budzik, wino jakieś. O, radio. Świnka skarbonka. O, słuchawki zajebiście. A to? Brak miejsca w ekwipunku. Fuck. Dobra, w takim razie spadamy stąd. A to, co to jest? Panel sterowania okna. PDA hakera, elektronika poziomowa. Fuck, ile tu jest opcji? Dobra, spadamy. Mnie tu nie było. Nara. Ty, to był idealnie, kurde, opędzlowany dom. Koleś się w ogóle nie skapnął, w ogóle ktoś do mnie coś powiedział. Myślałem, że to wiecie, już jakiś policjant czy coś takiego nagle mnie obczaił. Fuck. Ale wydaje mi się, że poszło nawet nieźle. Tak mi się wydaje. Uciekamy stąd. Do lombardu. I chyba teraz wszystko zostało zrobione, tak? Z tych misji telewizor, biały wazon.
Spoko, spoko, co na S? Spoko. You don't want someone to see their own necklace at the pawn shop. You gotta break it down first. Mhm, czyli teraz będziemy rozbrać pewnie biżuterię. Dobra, chodź w typie. What the fuck, telewizor za 700. Dobra, sprzedaj. Black and White'a nie. Wino sprzedamy, budzik też sprzedamy, radio też możemy, słuchawki, ile są warte? 86, wood też dużo. Tego nie sprzedajemy, bo to tam gdzieś tam na eBayu chyba tam ktoś ten... Black Bay? Ktoś chciał, tak? Prezent i amplituder. No sobie wszystko sprzedamy. Kurde, ale teraz się obłowiliśmy w tym... Teraz wiadomo, że fajnie kraść takie duże przedmioty, jak właśnie jak ten telewizor. Bo ten telewizor naprawdę nam dużo dał. A, to też sprzedam. Wiem, że na stówę ten wazon był gdzieś tam na eBayu, czy coś tam. Jestem ciekaw, czy na przykład jak wszystko tam ogarniemy. W sensie, wszystko sprzedamy na tym eBayu, czy tam na czymś, czy na tym Black Bayu. Wszystkie te poszukiwane przedmioty zrobimy, to ciekaw, czy coś się na przykład odblokuje, nie? Szklany kubek, złota cara, jakaś. Potrójny świecznik jest drogi, to jest spoko. A elektronikę coś chcecie? Dysk twardy. Trzy dyski twarde za 180, to się właśnie nie opłaca. Znaczy za 360 zestaw głośno mówiący, router. Dobra. Dobra, dobra. Słuchajcie, w tym miejscu kończymy. Do kolejnego odcinka Steve Simulator i trzymajcie się do kolejnego odcinka. Ta. No, to miłego dnia. Cześć.